learn.eu. Biznes to biznes i czasami dobrze zapowiadająca się gra w zaawansowanym stopniu produkcji zostaje anulowana. W takich wypadkach niemal gotowy kod nie dociera nigdy do graczy, a jedyną pozostałością po nim stają się zdjęcia zapowiedzi w czasopismach lub przedpremierowe zwiastuny. Od święta zdarza się jednak, że wiele lat później jakimś cudem niekompletne, pojedyncze prototypy takich tytułów trafiają do obiegu, gdzie zakupione zostają przez chętnych kolekcjonerów, by nie przepadły w odmętach archiw. Jedną z takich zaginionych gier było BioForce Ape, ogłoszone w czerwcu 1991 roku podczas amerykańskich targów CES. Według relacji magazynu Nintendo Power miała to być gra wideo na NES-a, w której gracz wciela się w tytułowego szympansa, fana amerykańskiego wrestlingu posiadającego w wyniku mutacji nadludzką siłę. Żeby było ciekawiej, bohater miał walczyć z wrogami przy pomocy popisowych ruchów swoich ulubionych zapaśników i jeździć w kopalnianych wózkach, a to wszystko przy wyciskającym siódme poty z konsoli przewijaniu ekranu, którego nie powstydziłaby się Sega. Wedle czasopism gra była już niemal ukończona. Nie trafiła jednak do recenzentów ani w 91, ani w roku następnym i ostatecznie w kwietniu 92 dość bezceremonialnie ogłoszono, że gra została skasowana i z nieznanych przyczyn nie ujrzy światła dziennego. Posiadacze konsoli byli zawiedzeni tą informacją, bo pomysł na produkcję wydawał się tak dziwaczny, że aż genialny. Przez ponad 10 lat o BioForce Ape nie słychać było ani słowa. O opozycji zapomnieli niemal wszyscy, prócz najbardziej maniakalnych poszukiwaczy zaginionych perełek. Nadzieja odżyła, gdy w 2005 roku użytkownik imieniem PaulB812 założył konto w serwisie miłośników gier wideo Digital Press z pytaniem o grę, którą zakupił rzekomo na wyprzedaży garażowej. Jego post zdobiły zdjęcia ze scen gry wykonane aparatem fotograficznym oraz fotografia samego kartridża podpisana BioForce Ape, czerwiec 1991, własność Seta Incorporated. W internecie rozgorzała dyskusja na temat tej zapomnianej perełki. Damperzy i kolekcjonerzy przebijali się w ofertach o odkupienie kartridża, ale Paul był nieugięty, twierdząc, że chciał tylko zaczerpnąć opinii profesjonalistów. Nie zabrakło też pytań o rozgrywkę i próśb o więcej informacji. Te spełniane były sporo chętniej. Paul z przyjemnością fotografował i podsyłał uczestnikom dyskusji kolejne zdjęcia z gry. Dalsze screenshoty jednak zaczęły stawać się naprawdę dziwne. Najpierw zapostowano odnaleziony super ruch, w którym bohater podobno kuca, wypuszczając swój super atak, potężny na tyle, że tymczasowo miesza w grafice gry. Komentujący nie zauważyli w tym jednak nic nadzwyczajnego. Jeden z nich zastanawiał się nawet, czy firma Seta nie zdecydowała się anulować projektu, ponieważ Nintendo nie chciało przepuścić przez cenzurę jej dość wulgarnej tematyki. Inny zarzekał się, że od lat chodziła plotka, iż taki ruch w grze faktycznie istnieje, co dodatkowo dodawało grafikom autentyczności. Dla większości graczy oczywistym byłoby, że Paul robi sobie z dyskutantów jaja w momencie, gdy zamieścił w temacie te dwa screenshoty o treści: ja, I am made of dur butter and you are worth 2k monies i eat communism. W tym momencie internet powinien mieć już całkowitą pewność, że coś jest nie tak. Ale nie użytkownicy żrący się o prawa do odkupienia kartridża, istniejący marzenia o sławie wynikającej z posiadania tak rzadkiej gry. Choć parę osób nie dało się nabrać na sfałszowane zdjęcia, zdecydowana większość uczestników dyskusji wciąż święcie przekonana była, że mają do czynienia z prawdziwym egzemplarzem BioForce Ape. Zaskoczony tym obrotem sytuacji i szaleństwem, jakie zapanowało wśród fanatycznych kolekcjonerów, Paul zrobił to, co należało zrobić i zamieścił w temacie zdjęcie rozbitego na kawałeczki kartridża. Climax Together napisał w odpowiedzi: ta gra nie była tylko zniszczonym przez ciebie kawałkiem historii, ale również owocem pracy wielu ludzi, którzy utracili w ten sposób bezpowrotnie coś, co należało do nich. Mogłeś zniknąć i nigdy więcej o niej nie wspominać, albo po prostu ją sprzedać. Dlaczego pozwoliłeś przejść $2000 koło nosa?
Dopiero w tym momencie internauci zdali sobie sprawę, że autor tematu zabawił się ich kosztem i złamał im serca. Prototyp Bioforce Ape nigdy nie istniał, a cała sytuacja była sprytnie zaaranżowanym dowcipem. Nadzieja na odkrycie tej zapomnianej opowieści znowu umarła. Wydawać by się mogło na dobre. Aż do 2010 roku, kiedy na aukcji Yahoo Japan pojawił się prawdziwy prototyp. Na starym japońskim kartridżu na Famicoma i z dołączonym do aukcji zdjęciem ekranu startowego. Kosmicznym zbiegiem okoliczności, człowiekiem, który odnalazł aukcję, był ten sam człowiek, który 5 lat wcześniej zażartował sobie z użytkowników forum Digital Press. W serwisie Lost Levels zaczęła się awaryjna zbiórka pieniędzy, by zebrać potrzebne środki na wygranie aukcji. Ostatecznie próba odkupienia gry zakończyła się powodzeniem, co kosztowało społeczność niemal $2700. Jak wspomina jeden z redaktorów Lost Levels, Danny Cohen, było to trochę więcej niż przewidziane w 2005 roku 2K Monies. I gdy wydawało się już, że historia ta zakończy się happy endem, Chris Kowal, który miał zająć się zdampowaniem ROMu, zapostował takie zdjęcie, które na szczęście okazało się ostatnim żartem i trzeba przyznać piękną klamrą spinającą całą historię. Gracze po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć prawdziwe Bioforce Ape podczas livestreamu serwisu OneUp, gdzie nareszcie zaprezentowano efekty 19 lat poszukiwań. Niedługo potem do internetu wypuszczono również ROM prototypu. Jakie naprawdę okazało się Bioforce Ape? Oczywiście nigdy nie dowiemy się, jak wyglądałby gotowy produkt, bo gra nigdy nie została ukończona. Ale odnaleziony prototyp daje nam całkiem niezłe pojęcie o tym, czego można by się spodziewać. Gra rozpoczyna się ekranem tytułowym spełniającym jednocześnie rolę intra. Rodzina tytułowej małpki zostaje uprowadzona, a ona sama porzucona na brzegu drogi, gdzie po wypiciu tajemniczego eliksiru zmienia się w maszynę do zabijania. Pierwszy poziom rozpoczyna się od imponującego pokazu możliwości silnika gry. Zostajemy zepchnięci z dachu budynku, a towarzysząca temu animacja jest zaskakująco płynna, podobnie jak reklamowane przewijanie poziomu, które robi, biorąc pod uwagę możliwości NES-a, piorunujące wrażenie. Sam bohater również porusza się bardzo szybko, może nawet zbyt szybko. Genialnie zanimowane są także konfrontacje z przeciwnikami. Nasza małpa ma do dyspozycji cały zakres ruchów, od prostych ciosów rzucanych przyciskiem B, do zaawansowanych ruchów zapaśniczych wykonywanych po przyciśnięciu dodatkowo wybranego kierunku. Najciekawiej wyglądają bogato animowane zapaśnicze finishery, w których Bioforce Ape widowiskowo wykańcza pokonanych wrogów. Projekt postaci antagonistów jest równie ciekawy. Mamy człowieka przebranego za pszczołę, faceta w kostiumie kangura spoglądającego na nas z jego torby oraz gościa z nogami składającymi się w krokodylą paszczę. I jest też zaskakująco dobra muzyka, która nawet zapętlając się nie nudzi dzięki swojej przyjemnej dla ucha linii melodycznej. Tyle dobrego. Cała reszta jest niestety słabiutka. We wszystkich planszach naszym zadaniem jest dotarcie do mety oznaczonej na dostępnej pod startem mapie. Poziomy pomyślane są na zasadzie męczącego labiryntu. Najbardziej cierpi na tym poziom pierwszy, który jest największy. Z jakiegoś powodu większość mapy nie służy całkowicie niczemu. Będziemy fruwać w kółko, w górę i w dół, próbując znaleźć jakiś sens w losowo zawieszonych platformach, tylko po to, żeby wreszcie zdać sobie sprawę, że zamiast się na nie wspinać, musimy je wszystkie ominąć i trafić do windy w prawym dolnym rogu ekranu. A potem zeskoczyć w dół 100-kilometrowej zewnętrznej ściany budynku, tylko po to, żeby wspiąć się po niej z drugiej strony po platformach tak nudnych, że mogłyby leczyć bezsenność. Zakładam, że projekt tej planszy nie został po prostu dokończony i prócz ogólnego rozrysu trasy podróży nie zbudowano faktycznego poziomu, bo w przeciwnym wypadku musiałbym posądzać o jego stworzenie przedszkolnych wnuków programistów. Po dotarciu do końca poziomu ratujemy jednego z członków rodziny i zostajemy ocenieni na podstawie czasu ukończenia planszy. Runda druga jest odwrotnością poziomu pierwszego, będącą planszą dosłownie na szynach. Przez większość etapu jeździmy wózkiem kopalnianym, dokładnie takim jak na screenshocie z zapowiedzi, ale niestety nie mamy nad nim żadnej kontroli.
Między przyjażdżkami czekają nas banalne starcia na mikroarenach. Pokonanie przeciwnika odblokowuje platformę do następnego starcia lub kolejki i tak aż do ukończenia planszy. Poziom trzeci i ostatni jest za to całkowicie przekombinowany. Składa się on bowiem z szeregu teleportów i zamkniętych barykad z trotylu, które musimy wysadzać zdalnie za pomocą detonatorów, jednocześnie próbując wykombinować, które teleporty powinny zostać użyte i w jakiej kolejności. Jednocześnie manewrując po zdradliwych platformach, które mogą cofnąć nas do samego początku planszy. Na samym końcu poziomu spotykamy wreszcie naszego arcywroga, który możemy zakładać był odpowiedzialny za porwanie, choć z braku przerywników fabularnych ciężko to stwierdzić. Wygląda na to, że próbuje zrobić światu kuku gigantyczną rakietą. Żeby powstrzymać nas przed pokrzyżowaniem jego planów, zmienia się w naszego złego klona, wzbudzając nasz apetyt na gigantyczny pojedynek z bossem, który nigdy nie następuje, bo pokonujemy go jednym ciosem. Nasz małpiszon wypija następnie miksturę zmieniającą go z powrotem w małą małpkę, umożliwiając zjednanie z ocaloną rodziną. Koniec. Ciężko wyrokować, jak skończyłaby się historia, gdyby twórcom udało się ukończyć grę. Z odpowiednio rozbudowanymi planszami, dodanym wątkiem fabularnym i drobnymi poprawkami, Bioforce Ape mogło stać się bardzo ciekawym przykładem gry, popychającej NES-a do granic możliwości. Niestety już nigdy nie będzie nam dane się dowiedzieć, co by było gdyby, ale nagrodą pocieszenia jest dla graczy fakt, że udało im się niczym archeologom odkryć ten uznawany za zaginiony kawałek kodu, który niczym mit o potężnej biomałpie pozwala nam poznać chociaż strzępki tej zapomnianej opowieści.